Szczęść Boże, dobra wiadomość przedstawicieli koncernu manipulacji, dezinformacji pod szyldem Telewizji Polskiej S.A., przedstawicieli Rady Mediów Narodowych, etatowych propagandystów reżimowych, można nazywać przestępcami. W dniu wczorajszym sąd oddalił powództwo Rady Mediów Narodowych, a sprawa, szanowni państwo, czwarty rok już się ciągnie, kiedy sądy w kampanii wyborczej 19 roku nakazały telewizji reżimowej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, sprostować kłamstwa i manipulacje na temat Konfederacji. Nakazały to dwakroć i wyrok ten dotąd nie został wykonany. Ja zostałem natomiast pozwany przez Kurskiego, Czabańskiego, Olechowskiego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie jest to oczywiście wniosek formalny. Proszę państwa, ogłaszam 5 minut przerwy. Zapraszam konwent tutaj. Szczęść Boże projektodawcą. Serdeczne podziękowania dla sprawozdawców, dla sygnatariuszy tego projektu, który koło Konfederacja popiera. I cieszymy się, że on wpłynął tutaj do Wysokiej Izby jeszcze rzutem na taśmę przed końcem tej kadencji. Popiera, ponieważ to ze strony Konfederacji padały szereg razy, także i na tym terenie, jednoznaczne stwierdzenia. Nie chcemy, żeby dewianci, promotorzy dewiacji, ostentacyjni, zawodowi sodomici uczyli nasze dzieci tolerancji. Tego nie chcemy i dlatego cieszymy się, że przynajmniej szkoły i przedszkola staną się za sprawą tej ustawy relatywnie bardziej bezpiecznym terenem. Bardziej bezpiecznym, ale nie wolnym od tych zagrożeń, ponieważ cała przestrzeń publiczna tej Wysokiej Izby, nie wyłączając, jest zagrożona, jeśli nie przez drapieżców, którzy po prostu chcą mieć swobodniejszy dostęp do dzieci nieletnich i dlatego dążą do rozmycia granic zdrowego rozsądku, tolerancji. Jeśli zatem nie przez drapieżców, to przez ideologów, którzy sodomitów wykorzystują jako zaginiony lumpenproletariat światowej rewolucji. Tu na tej mównicy z tego stołu prezydialnego eksponował jeden z wicemarszałków emblematy rewolucji obyczajowej. I to jest prawdziwe zagrożenie. PiS wprowadzający kuchennymi drzwiami ten projekt do debaty parlamentarnej oczywiście daje po raz kolejny pokaz hipokryzji. Na Podkarpaciu, szanowna pani sprawozdawco, parę lat temu rozegrała się taka tragikomedia. Przez Sejmik Wojewódzki przeszła uchwała, piękna, pięknie zredagowana, piękną polszczyzną, Podkarpacie regionem bezpiecznym, wolnym od nachalnej propagandy dewiacji. Ale minęło parę lat i oto z Warszawy jeden z ministrów rządu Zjednoczonej Urze Prawicy wyzwaniał na Podkarpacie, żeby straszyć radnych, że jeśli nie odszczekają tamtej uchwały, to nie będzie jakichś tam pieniędzy, których nie mamy, ale mamy mieć z funduszy europejskich. I tak oto nadpisano nad tamtą uchwałą nową uchwałę: Podkarpacie regionem utrwalonej tolerancji. I to jest prawdziwe zagrożenie. Szkoły i przedszkola będą bezpieczniejsze, ale cała przestrzeń publiczna pod obłudnymi, oszukańczymi hasłami jest upstrzona takimi emblematami. Powisają one przecież kilkaset metrów stąd, z budynku ambasady naszego bezalternatywnego sojusznika. Stamtąd promuje się i używa jako narzędzia wpływu politycznego. Dziękuję. Używa się ideologii LGBT. Panie pośle, dziękuję bardzo. Już. Proszę bardzo, pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, proszę. Równiej i równiejsi. Jeszcze raz, projekt popieramy jako namiastkę, a ilustracja tezy, że problem jest szerszy,
to eksces pod auspicjami marszałka województwa lubelskiego, który ufundował referat, prelekcję zawodowego, ostentacyjnego sodomity wylansowanego przez reżimową telewizję w toku dni otwartych funduszy Unii Europejskiej. To się właśnie działo na Lubelszczyźnie za nasze pieniądze rozdawane przez PiS zawodowym sodomitom. Poseł Mirosław Suchoń, Polska. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy zjednoczona łże-prawica na wyprzódki z totalną opozycją ratuje polski system edukacyjny, implementując tutaj rozmaite normy eurokołchozowe. Kolejny kamień milowy spadł nam z kosmosu i teraz go tutaj będziemy szlifować, polerować. Kryształ, tak? Kryształ ustawodawczy. Szanowni Państwo, pytanie brzmi oczywiście po co? Żeby nie powiedzieć po jaką. Zlikwidować środkami prawno-administracyjnymi szkolnictwo zawodowe, po czym rozwiązywać ten problem, który zaistniał, kiedy się je zdemolowało. Szanowni Państwo, po co ujednolicać? Na kontynencie europejskim siłą naszą przez wieki była różnorodność. Cytując klasyka, Włosi wymyślili renesans, a w tym czasie Szwajcarzy zegar z kukułką, prawda? I komu to przeszkadzało? Jak zastosować takie normy, to nikt niczego nie wymyśli, bo wszyscy będą musieli pracować na te podatki eurokołchozowe, które to wszystko będzie pochłaniało. Dziękuję Także bardzo. Żadnych więcej pytań. Oczywiście cała wasza praca tutaj jest, szanowni państwo, rozwiązywaniem problemów, w których tworzeniu uczestniczyć. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Ważne zastrzeżenie. Nie mówimy tutaj dzisiaj o kwestiach personalnych, tylko prawno-ustrojowych. Gdyby mowa była o personaliach, no to oczywiście trzeba by przede wszystkim podkreślać, że prezydent belwederski Duda hańbi swój urząd. O osobę się nie martwimy, ale urząd najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej wyprzedaje polską suwerenność wespół w zespół z rządem Zjednoczonej Łże-Prawicy. Mówimy jednak o kwestiach ustrojowych i dlatego koło Konfederacja gotowe jest poprzeć ustawę, która zwiększy porządek w papierach i zwiększy jasność i transparentność relacji Polski z eurokołchozem. Mówimy bowiem, nie przenoście nam stolicy do Kijowa, ale mówimy, nie przenoście nam stolicy do Brukseli. I jest rzeczą nienaturalną, że o pewnych aspektach tych relacji, zobowiązań zaciąganych wobec eurokołchozu, najwyższy urzędnik w państwie może dowiedzieć się z gazety, a nie w trybie rutynowym, który przewiduje ta właśnie ustawa. Dlatego koło Konfederacja będzie uczestniczyć w tym procesie, w którym nie dane nam było uczestniczyć od początku, gdyż nie wpuściliście nas przecież do Komisji do Spraw Europejskich pod tym pretekstem, żeśmy kołem, a nie klubem. Tam nas nie ma. Konsekwencje tego rozwiązania dla sceny wewnętrznej politycznej nie budzą takich moich obaw i takiej rozpaczy, ponieważ zmierzanie w stronę konkretyzacji przez wzmocnienie ośrodków władzy w Rzeczypospolitej to coś, co mnie osobiście przypada do gustu. W mętnej wodzie demokracji tacy jak wy, wędkarze, świetnie sobie radzą, więc przeczyśćmy tę wodę, wyklarujmy sytuację. Ale państwo projektodawczy, co innego kontekst zewnętrzny, międzynarodowy, czyli relacje z eurokołchozem. W artykule 20b w okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów, prezydencji, składów Rady, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział w posiedzeniach Rady Europejskiej. Bierze. Nie może wziąć, jeśli ma fantazję, ochotę, czuje potrzebę, tylko bierze. Nakładacie na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek zatem stawiennictwa, niejako na gwizdnięcie Rady Europejskiej, na forum, które tym samym
postrzegacie najwyraźniej jako nadrzędne nad nim. A może minister, może prezydent będzie miał w tym czasie jakieś inne plany, a tu Rada Europejska urządzi sobie posiedzenie i prezydent będzie musiał w myśl tej ustawy. Więc sugeruję, żeby ten imperatywny tryb tutaj zastąpić opcjonalnym. Dziękuję. Bardzo proszę, jedna minuta. Pani marszałek, pani poprzednik, na tym krześle pan marszałek Zgorzelski narzucił Wysokiej Izbie takie rozwiązanie debaty dzisiejszej popołudniowej, czyli debaty, w której mamy rozważyć stuzin chyba projektów uchwał rocznicowych ku czci rozmaitych, pięknych, ciekawych, wielkich Polaków. Zaproponował pan marszałek Zgorzelski, i była to propozycja nie do odrzucenia, żeby nie było pytań w tej debacie. Więc jedna rzecz, czy to się godzi, żeby się państwo przemieniali procedurę parlamentarną w kpinę? Dwa, zważcie, że niektórzy posłowie tutaj z jednej i z drugiej strony Wysokiej Izby często długimi, no co najmniej minutami, a niektórzy godzinami tam piszą jednak w kuluarach to minutowe swoje pytanie. I co oni teraz z tym zrobią? Zostaną, prawda, jak klasyk z angielskim. Więc, pani marszałek, ja formalnie, w trybie wniosku formalnego, zmianę sposobu prowadzenia dyskusji wnoszę o to, by pytania można było zadać, a że nie wszyscy zechcą, no to wolna wola, prawda? Zmuszać nie będziemy. Formalnie wnoszę, żeby były pytania, jak zwykle jednominutowe, i jeśli taka wola, to proszę mój wniosek formalnie odrzucić. Mam wrażenie, że te uchwały rocznicowe, literackie, artystyczne, czasem nawet i filozoficzne, że to jest taki kącik kulturalny w takiej większej gazecie, tu poważne sprawy, a tutaj troszkę folgujemy rozmaitym swoim głównie sentymentom. Sięgamy po bohaterów, o których mówimy, że na pewno będą jak znalazł dla naszych rodaków na ten przyszły rok rocznicowy, zwłaszcza dla młodzieży. No, myślę, że to jest zupełnie jasne, że nikt już dzisiaj niczego nie czyta. Jak czyta, to nie rozumie, jak rozumie, to zaraz zapomina. To cytat z innego klasyka. Ale niech będzie. Mnie też się łza wokół kręci na samo hasło Marek Chłasko. Ja też się wzruszam oczywiście własnym dzieciństwem i młodością przebrzmiałą. Wzruszenie i łza z oka spływa także w tym aspekcie, że to były takie wielkości urojone naszej młodości. To był ten owoc zakazany, książki z emigracji, Chłasko, literacko, no na pewno pierwszorzędny pisarz, drugorzędny. Ale kino, jakie z tego wynikło, kino, szanowni państwo, baza ludzi umarłych jest na pewno w pierwszej dziesiątce najlepiej zrobionych polskich filmów, a nie byłby ci ten film przez Petelskich, świeci im panie, tak dobrze zrobiony, gdyby nie był oparty na tak dobrym materiale literackim, bo nie ma już takiego materiału literackiego, więc też pewnie kino nie wróci nigdy więcej do tej swojej dziejowej formy, którą kiedyś miało, chociaż to było za starego, za poprzedniego sowiecko-polskojęzycznego reżimu, ale jednak były to rzeczy pierwszej wielkości, więc baza ludzi umarłych, pętla, no nawet i ten ósmy dzień tygodnia, rzeczy niesłychane. Myślę, że to jest taka wielkość skrojona na naszą miarę. To mamy w sercu, bo tośmy przeżyli. Może Polska dożyje jeszcze jakiejś większej literatury, może jakiejś większej sztuki, ale my mamy to, co mamy, cieszmy się. Marek Chłasko, nie wiem, czy to jest wzór dla młodego pokolenia, człowiek, który przecież diagnozował, że w Polsce można się wybić tylko w dwóch kategoriach. Można się wybić albo jako bohater, albo jako pijak.
Więc idźmy w ten 2024 rok po to, żeby zaprzeczyć tej diagnozie, która jednakowoż była ze swadą Marka Chłaski postawiona i w związku z tym nie widzę powodu, żeby nie poprzeć tej uchwały. Dziękuję bardzo, bardzo. Pada mieć nadzieję, że ta postać heroiczna świętej pamięci arcybiskupa Baraniaka będzie znakiem mocniejszym w polskim życiu publicznym, niż się to zdaje może dzisiaj projektodawcom i nam, którzy będziemy to głosowali, popierali. Mam nadzieję, że może właśnie w przyszłym roku ta postać stanie się szczególnym wyrzutem sumienia. Z jednej strony dla was nieszczęśnicy z lewicy, z lewej strony, bo naprawdę nie wiecie, co mówicie. Naprawdę nie wiecie, co mówicie, a z drugiej strony wyrzutem sumienia dla władzy duchownej, dla biskupów, tak jest, tych biskupów, których nikt w piwnicy nie trzyma, nikt na nodze od krzesła nie sadza, a w podskokach zdążyli podżyrować władzy świeckiej wszystko, czego chciała, całe bezprawie, całą samowolę. Tęskni się, my świeccy, grzeszni katolicy, tęsknimy za duchem, słowem i czynem świętej Dziękuję pamięci bardzo. Biskupa Baraniaka. Dziękuję bardzo. Nie mam pytań do tego projektu uchwały, ale mam życzliwą prośbę, sugestię. Pani poseł Senyszyn, niech się pani nad sobą zlituje. Niech się pani nad sobą zlituje, jeśli nie lituje się pani nad słuchaczami, których pani, nie chcę wypominać doświadczenia, które z czasem przychodzi, no ale przecież pani pamięta realia starego reżimu. II wojny światowej może nie, ale to jest tak ahistoryczne i kontrfaktyczne, co pani tutaj opowiada, że żal. Niech pani się zlituje nad sobą i niech się Pan Dziękuję Bóg bardzo. Nad panią zlituje. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Popierając ustanowienie przez Sejm roku przyszłego rokiem świętej pamięci Romualda Traugutta, zniosę raz jeszcze hasło chwała bohaterom, hańba prowokatorom. Postać tak piękna, tak szlachetna, że aż przesłoniła Polakom ohydę prowokacji insurekcyjnej, ohydę sztyletnictwa, ohydę sądów kapturowych, samosądów, zdrady, zagenturyzowania tego przedsięwzięcia. Chwała bohaterom, hańba Dziękuję. Prowokatorom. W naszym sejmowym kąciku literackim przyszła pora na świętej pamięci Kazimierza Wierzyńskiego. Posłowie nawet recytują, coś tam przerzucili. W Wikipedii brawo, podniósł się poziom świadomości literackiej, kulturalnej, cywilizacyjnej tutaj w Wysokiej Izbie i może podniesie się w roku przyszłym, który uczynimy z pełną akceptacją koła Konfederacja rokiem Kazimierza Wierzyńskiego. Jeśli już mamy cytować, jeśli już mamy cokolwiek podczytywać, podczytujmy Kazimierza Wierzyńskiego, bo to są rzeczy piękne, wzruszające, prawdę mówiąc, nawet i serce łamiące. Jaka skala, jaka droga życia tego poety, który zaczynał od zielono mi w głowie, a kończył czarnym polonezem. Zaczynał jako artysta niefrasobliwy, jak skamandryci z pozoru na początku, propagandysta w najlepszym rozumieniu tego słowa, bo przecież robił propagandę wojenną. No wcześniej sam bywał na wojnach, więc to wymaga powagi w podejściu do życia, wzmaga tę powagę, a potem został właśnie wieszczem narodowym na emigracji, niezłomny w swoim sprzeciwie wobec sowietyzacji Polski,
Tak, używajmy słowa sowietyzacja, bo przecież radzieczyzacja, nie ma czegoś takiego. Bez słowa sowietyzacja nie jesteśmy w stanie opisać naszej historii w XX wieku, więc został na tej emigracji i napisał rzeczy wiekopomne, to tak zabrzmi szumnie. No jeśli cokolwiek mamy zabierać w następne stulecia, jakiś depozyt, co tam do skarbnicy polszczyzny, kto przysporzył, to na pewno Kazimierz Wierzyński jest w tym niezbędniku narodowym, co to Polak na bezludną wyspę, jakby tak mógł zabrać większą skrzynię z książkami, to niech Kazimierza Wierzyńskiego zabierze. I jedna poprawka, suplement, panie pośle sprawozdawco, kiedy się rodził Wierzyński, to żadnego Podkarpacia nie było administracyjnie. Skoro pan mówi, że tam się rodził, tam się uczył, formował, wtedy była po prostu wschodnia Małopolska. Podkarpacie, owszem, pojawia się w jego języku literackim, w pamiętnikach, wspomnieniach, zdaje się, ale administracyjnie Małopolska Wschodnia. W naszych czasach to chyba pan marszałek Macierewicz wynalazł Podkarpacie i tak już zostało. Dziękuję. Szanowni zebrani, na początek uspokoję. Najprawdopodobniej większość mojego koła parlamentarnego odda głos za tą uchwałą. Ja jednak wychodzę na tę mównicę, by mimo całego dyskomfortu i ryzyka, które się wiąże z tą sytuacją, jako że i władza świecka, i władza duchowna angażuje się w szerzenie nabudowanej na tym przypadku całkowicie fałszywej doktryny etycznej, teologicznej, politologicznej, by jednak wygłosić moje votum separatum. Votum separatum, szanowni państwo, czy przyjmujemy, chcecie państwo przyjąć tę uchwałę po to, by przedstawić rodzinę Ulmów jako wzorzec osobowy dla naszych rodaków, przyszłych pokoleń? To byłoby, powtarzam, budowanie nowej, sprzecznej z zasadami naszej cywilizacji doktryny. Sprzecznej bowiem z hierarchią obowiązków stanu. Ojciec Ulma miał przede wszystkim obowiązki wobec swoich 7 dzieci, w tym 7, które jeszcze nie zdążyło przyjść na świat. I nic tego faktu nie może przesłonić. Miał wobec nich obowiązki. Najwyraźniej nie rozumiecie państwo szyderstwa i ohydy, jakie wynika z szerzenia w świecie doktryny znanej, spopularyzowanej pod szyldem Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nie rozumiecie państwo bowiem, że ohydny, talmudyczny, rasistowski, satanistyczny kult pozwala nieżydowi uzyskać prawa ludzkie wobec Boga wyłącznie jeśli zasłuży się Żydom. Taka jest doktryna Talmudu. I ten przypadek sprawia, że w tej sprawie na użytek Polaków narosnąć mają kolejne warstwy złudzeń i nieporozumień. Politycznie, czy sądzicie państwo, że odkupicie swoją winę, jaką jest bycie Polakami, gojami, nie Żydami, wobec otoczenia międzynarodowego, że będziecie się wiecznie do końca świata legitymować Ulmami, Pileckim i Sendlerową i zostanie wam wybaczone, że jesteście Polakami i chcecie żyć suwerennie w niepodległym państwie? Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie, to się nie stanie. Dziękuję. Wysłuchaliście państwo tyrady pani poseł Senyszyn i macie odpowiedź na retoryczne z mojej strony panie pytanie. Panie pośle, bardzo proszę. Czy jesteśmy kiedykolwiek w stanie doskoczyć do tej poprzeczki, którą zawsze będą podnosić przed nami polakożercy z Jadwaszem? Dziękuję bardzo, panie pośle. Z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie? Nie, nie sądzę. Panie pośle,
i nie jest warte doskakiwanie do tej poprzeczki, budowanie fałszywej doktryny, fałszywej hierarchii obowiązków Polaka, ojca, katolika. Przypominam, że czwarty rok mija od czasu, gdy sądy nakazały telewizji reżimowej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, sprostować kłamstwa i manipulacje na temat Konfederacji. Wyroki dwakroć wydane nie zostały wykonane. Sądy odrzuciły powództwa ze strony Rady Mediów Narodowych i Telewizji Polskiej S.A. Pozwoliły zatem sądy nazywać przestępcami siepaczy propagandowych aktualnego reżimu. Ja dodam, że mamy zatem do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, której niewątpliwie, takie jest prawo, patronuje Krajowa Rada. I szanowni państwo, zauważmy, że stoi ta rada na straży jakiego ładu w eterze? Ładu, którego ojcami założycielami są jeszcze nieboszczycy Czekiszczak i Jaruzelski. To na przełomie lat 80. i 90. wyznaczono ramy wolności i debaty publicznej, swobody i tych ram się trzymamy. Dziś rządy Zjednoczonej Urze Prawicy, jutro może inne, ale tylko Konfederacja wzywa do tego, by nie kontynuować tego systemu reglamentacji dostępu do przestrzeni publicznej poprzez reglamentowanie system koncesyjny, który niektórzy w tej sali zasiadający jeszcze pamiętają, jak przebiegał. Nie możemy zatem żadną miarą popierać projektów uchwał, które byłyby aktem podżyrowania tych nieprawości, a nawet i powtórzę działań przestępczych, którym patronują te organy. 2050. Szczęść Boże, dobry wieczór. Zakończyło się właśnie ostatnie z planowanych posiedzeń Sejmu i oto dowiedzieliśmy się dziś, że jest posiedzenie nadzwyczajne, w sensie wcześniej nieprzewidziane, na dzień 16-17 sierpnia. No i nie założę się tutaj z nikim, ale ciekaw jestem, więc zadaję głośno pytanie, czy przypadkiem za te dwa tygodnie z małym kawałkiem nie dostaniemy tutaj do podżyrowania jakiejś ustawy o stanie nadzwyczajnym. Ponieważ nie jest to tylko mój strumień świadomości prywatny, ale nawet media reżimowe, mainstreamowe, takie jak Rzeczpospolita, napomykały w ostatnich tygodniach o tym, że być może PiS bawi się brzydko, rozważając koncepcję zrolowania kalendarza wyborczego przez wprowadzenie jakiegoś stanu nadzwyczajnego. Dlatego też, powiadam, nie założę się, ale ciekaw jestem, czemu miałoby to służyć. No nie zmieni oddalenie wyborów wskaźników ekonomicznych, nie polepszy polskiej sytuacji geostrategicznej, ale gra na czas może na jednym odcinku okazać się owocna. A ten czas bezcenny. Byłby to odcinek aranżowania wewnętrznej sceny politycznej. Nadmuchiwanie jednych balonów, przekłuwanie drugich, co mogłoby być dobrym pretekstem do wprowadzenia takiego stanu nadzwyczajnego. No, może jakaś tam mała sytuacja wygenerowana na pograniczu białoruskim czy ruskim zgoła. Może od tego jest Prigorzyn i spółka na Białorusi. Różne koncepcje zobaczymy za dwa tygodnie. Nie wiem, dziękuję jak bardzo, państwo, panie ale proszę. Ja się na tę perspektywę nie dziękuję cieszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.